Dosyć ciężkie pytanie. Wiadomo, faworytów jest kilku. Patrząc na personalia poszczególnych zespołów, na pewno mistrzci, wicemistrz, czyli tak, Sparta, Wrocław, Motor, Lublin. Odstawiam na Ostrowie też oczywiście, że załapiemy się do play-offu, będziemy o to walczyć. Chociaż będzie to zadanie bardzo trudne, ale wierzymy w to i jesteśmy pełni optymizmu przed nowym sezonem. Ciężko jest na dzień dzisiejszy określić, czy jest to bardzo dobre rozwiązanie, czy też nie. Myślę, że ten sezon nowy pokaże, czy te play-offy sześciozespołowe będą lepszym strzałem i okażą się lepszą atrakcją dla kibiców, czy też nie. Myślę, że będzie to wyścig półfinałowy ze startem Gniezno w Ostrowie, kiedy z samym Mastersem musieliśmy zwyciężyć ten ostatni wyścig 5-1 i awansowaliśmy. Oczywiście zwyciężyliśmy ten wyścig i awansowaliśmy do wielkiego finału. Na co nas stać? Dobre pytanie. Wiadomo, będziemy walczyć na 100%, na ile nam rywale z Ekstraligi oczywiście pozwolą. Będziemy chcieli sprawić niejedną niespodziankę, zwłaszcza na torze w Ostrowie, gdzie dawno poszczególne zespoły u nas nie trenowały, nie ścigały się z nami, więc tutaj upatrujemy gdzieś tam swoją szansę i dołożymy wszelkich starań, aby nieraz w Ostrowie pokusić się o fajne niespodzianki. Zawsze wspierałem Polonię Piła. Nawet kiedy gdzieś tam się rozstaliśmy, może w ostatnich sezonach niemiło, zawsze wspierałem klub, zawsze wspierałem poszczególnych zawodników, wspierałem Radom. Jest to mój klub macierzysty. W Pile się urodziłem, w Pile się wychowałem, stawiałem pierwsze kroki. Także jeśli będzie potrzebna pomoc, zawsze służę. Poczułem to przed play-offami, bo wszyscy załapaliśmy fajną dyspozycję, fajną formę. Do tego sprzęt w postaci od pana Ryszarda Kowalskiego dzięki firmie Garcare, która dziś tam nas w to wszystko wkomponowała. Poczułem, że jest to możliwe w naszym wykonaniu i nie myliłem się. Kiedy trafiliśmy na Rybnik w play-offach, mówiłem, jak zwyciężymy Rybnik, to awansujemy do PGE Ekstraligi i tak się stało. Juniorzy starsi cały czas są spokojni, weseli. Kto czuje większą? Myślę, że jednak ci młodsi chyba, tak? Bo my starsi juniorzy gdzieś tam już zjedliśmy niejedno na żużlu, więc myślę, że sobie ze spokojem z tymi emocjami, z tą adrenaliną poradzimy. Gorzej może być z naszymi młodzieżowcami. Oczywiście będziemy ich wspierać i doradzać, aby jednak tego stresu za dużo nie było. Nie obawiam się nowej nawierzchni. Właśnie gdzieś tam na koniec sezonu prowadziliśmy rozmowy, aby tą nawierzchnię troszeczkę odnowić, jak my to mówimy. I myślę, że to będzie nasz duży atut. Czy są bardziej intensywne? No, wydaje mi się, że tak. Mieliśmy wspólne pierwsze wyjazdowe zgrupowanie, też w Ostrowi. Pojawili się wszyscy zawodnicy, była świetna atmosfera, bardzo ciężkie treningi, więc tak jak już tu pytałeś, na pewno te treningi się wzmocniły, jest ich troszeczkę więcej. Wiemy, z czym się mierzymy i chcemy być dobrze do tego przygotowani.
Moim zdaniem oczywiście wierzę w to, że się utrzymamy, a może nawet przy odrobinie szczęścia, jeśli ono nam dopisze w tą pierwszą szóstkę, to by było przepiękne marzenie i spełnienie naszych oczekiwań. Nie myślałem. Nawet przez chwilę się nie zastanawiałem. Przed meczem finałowym bodajże w Krośnie gdzieś tam już luźno rozmawialiśmy, jeśli awansujemy do Ekstraligi, czy chcę zostać. Nie było chwili zwątpienia, jak najbardziej byłem na tak.